Witam Was serdecznie w tym kolejnym vlogu. Dzisiaj trochę zmian technicznych, mam nadzieję, że one będą na plus. Dzisiaj chciałem przejść krótko omówić tę Ewangelię z dnia dzisiejszego, która pokazuje faryzeuszy spierających się z Jezusem o prawdę. Prawda jest zawsze tematem aktualnym, zawsze wzbudza kontrowersje. No bo tak jak faryzeusze pytają Jezusa, cóż to jest prawda? My często stajemy po różnych stronach, czasami sami ze sobą jesteśmy skłóceni, czasami szukamy rozwiązań korzystnych dla nas, dla kogoś innego. Chcemy może być jak najbardziej przyjaźni dla tych wszystkich, którzy nas otaczają, staramy się wybrać najlepszy wariant. Natomiast Jezus dzisiaj bardzo, bardzo prosto mówi, bardzo krótko. Tą prawdą On jest sam, tak? I On mówi, że nie ma co szukać, nie ma co się układać, nie ma co kombinować. Po prostu prawda jest jedna. Nie ma nic, nie ma innej prawdy. Nie ma prawdy mojego znajomego, nie ma prawdy mojej, nie ma prawdy sąsiada, nie ma prawdy jakiejś innej, tak, jakiejś partii politycznej. Nie, jest tylko jedna prawda. I tą prawdą jest Jezus i to, co On mówi, tak? Ta Ewangelia to jest prawda dla życia każdego, to jest prawda, która rzeczywiście wyzwala. Jeżeli uwierzysz w tą prawdę, o której Jezus wspomina, to rzeczywiście masz szansę być wolnym człowiekiem. Masz szansę być człowiekiem bez uprzedzeń, bez różnych pomysłów, tak? Masz szansę na to, żeby rzeczywiście nie kombinować, tylko rzeczywiście twardo stąpać po ziemi. Dlatego ta prawda jest bardzo ważna. Myślę, że ten okres Wielkiego Postu też powinien nas skłonić do tego, by nie kombinować, tylko by naprawdę uwierzyć na serio w Jezusa i by naprawdę uwierzyć w tą prawdę, którą On jest sam. Do usłyszenia, do zobaczenia.